Moi drodzy, pewien zakonnik kiedyś powiedział, że my katolicy jesteśmy szczególnie uprzywilejowani, ponieważ mamy lodówkę wypełnioną pokarmem duchowym, bo mamy wszystko. Mamy Pismo Święte, mamy sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię, mamy Matkę Bożą, mamy świętych, mamy świętego Józefa. Tutaj właśnie jesteśmy u świętego Józefa. I mamy też odpustce związane również ze świętym Józefem. Jak pewnie pamiętacie, papież Franciszek i penitencjaria apostolska prosiły, zachęcały, aby każdy 19 dzień miesiąca w sposób szczególny poświęcić świętemu Józefowi, uczynić ten dzień w każdym miesiącu Dniem Świętego Józefa. Staramy się to robić. Od roku świętego Józefa kontynuujemy. Może pewnie wiecie, w Opiekunie publikujemy zawsze na każdy 19 dzień miesiąca krótkie rozważanie i modlitwę zawierzenia różnych stanów, osób, grup. W tym miesiącu, w październiku, przypomnijmy, że jest w tym miesiącu pierwsza rocznica zawierzenia narodu polskiego, Kościoła w Polsce świętemu Józefowi, która miała miejsce dokładnie rok temu, 7 października. Teraz będziemy się cieszyć rocznicą. Ale w październiku będziemy zawierzać 19 dnia października nauczycieli, wychowawców, katechetów. Rozpoczęły się już zajęcia i w szkołach, i na uniwersytetach. Pragniemy poświęcić świętemu Józefowi, prosić go o opiekę dla tej grupy społecznej. Ale na tym się nie kończy. Potem w każdym kolejnym miesiącu, w 19 dniu, będziemy spotykać się w różnych kościołach i będziemy zawierzać różne grupy świętemu Józefowi. Będzie to transmitowane przez telewizję internetową Dom Józefa. Rozważania są publikowane w Opiekunie. Wcześniej można się z nimi zapoznać. I tak bardzo serdecznie Was zapraszam, abyśmy to, o co prosił nas Ojciec Święty, papież Franciszek, biskup Damian podczas wizyty Ad Limina Apostolorum, usłyszał właśnie takie słowo od papieża Franciszka. Wy tam w Kaliszu kontynuujcie to wielkie dzieło czci dla świętego Józefa i to właśnie chcemy robić. 19 października spotykamy się tutaj w Bazylice świętego Józefa. Potem w listopadzie będzie spotkanie w innym kościele. Może ktoś nas zaprosi i będziemy w ten sposób czcić 19 dzień miesiąca świętego Józefa, uzyskiwać odpusty z tym związane i szerzyć cześć naszego wspaniałego patrona. Korzystajmy z tych bogactw duchowych, które są dla nas. Święty Józefie, prowadź mnie. Święty Józefie, wspomagaj mnie.